Do 2007 roku stowarzyszenie było podzielone i mieliśmy dwie placówki i one były w odrębnych miejscach w Pszczynie. Dzieci za sobą tęsknią, rodzice tak samo. Postanowiliśmy, że znajdziemy jedno miejsce, w którym moglibyśmy być razem. Dom powstał z takiego wdowiego grosza, który uzbieraliśmy. Było to ponad 7 milionów. Budowaliśmy ten dom przez 7 lat i w styczniu 2018 roku otworzyliśmy tutaj ten dom i od tego czasu tutaj jesteśmy. Jest to dom kulejących aniołów. Zawsze marzyłam o tym, żeby to był dom przyjazny, ciepły, dobry, bezpieczny, pachnący zwykłym obiadem, drożdżowym ciastem i on taki jest. Prawdziwy drugi dom rodzinny, z którego jestem bardzo dumna. Nasze dzieci uwielbiają wyjazdy, bardzo, bardzo, bardzo marzą o wyjeździe nad morze. Ja już im obiecałam, chociaż nie mam jeszcze pieniędzy. Ja chciałam bardzo wszystkim darczyńcom bardzo podziękować, wszystkich zaprosić tutaj, żeby zobaczyli nasze dzieci, nasze dokonania. Z całego serca dziękuję za wsparcie, za pomoc, bo sami nie damy rady. Nasze dzieci znalazły tutaj drugi swój dom. Jest zapewniona opieka psychologiczna, opieka terapeutów, opieka rehabilitacyjna, a przede wszystkim zaznają tutaj bardzo dużo miłości, troski, opieki. Są tutaj bardzo szczęśliwe i przez to my też, jako mamy, dzieci, które tutaj uczęszczają, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Jest to miejsce wyjątkowe. Wszyscy tutaj bardzo chętnie spędzamy czas. Taki Dzień Matki, który ostatnio się tutaj odbył, na pewno był momentem bardzo wzruszającym dla nas wszystkich i czujemy tutaj jedność, solidarność, ogromne wsparcie, no i tą miłość, bo miłość jest najważniejsza. Thank you.